Cześć, ja się nazywam Agnieszka Roguska, jestem trenerem. Głównie zajmuję się wspieraniem sprzedawców i menadżerów, czyli moją specjalnością są szkolenia związane ze sprzedażą, obsługą klienta, ale też w obszarami związanymi z zarządzaniem. To, co dzisiaj mam dla Was przygotowane, to temat, jak wyznaczać sobie cele. No, z celami pracujemy wszyscy, albo prawie wszyscy. Z celami gdzieś tam nierozłącznie wiąże się i nasze życie zawodowe, i nasze życie prywatne. Niby wiemy, o co w tym chodzi, tak? Trzeba sobie wyznaczyć cel i do niego dążyć, ale jak już się zaczynamy gdzieś tam wgryzać w temat, okazuje się, że no nie zawsze jest to takie proste. Zdarza się, że wyznaczamy sobie zadania, wyznaczamy sobie ambitne cele, ale z jakichś powodów no nie udaje nam się tego zrealizować. Mam nadzieję, że to, o czym Wam dzisiaj powiem, chociaż trochę Was przybliży do tego i da Wam taki obraz, żeby pamiętać o pewnych kwestiach właśnie w sytuacjach, jak będziecie sobie wyznaczać cele, ale też jak będziecie na przykład otrzymywać cele od Waszych przełożonych, bo ta wiedza się również w tą drugą stronę może Wam przydać. Najczęstszym błędem, jaki niektórzy popełniają przy właśnie wyznaczaniu sobie celów i zadań, to jest ich sformułowanie. Ktoś może wymyślić sobie taki cel: nauczę się języka obcego. I co to Ci mówi? Jest to bardzo duży ogólnik. Nie mówi nam konkretnie szczegółów, jak to zrobię, na kiedy to zrobię. Albo ktoś ma na przykład wyznaczony cel pod tytułem: chcę schudnąć. To też jest znowu bardzo duży ogólnik, który za mało nam daje informacji, za mało daje nam takich konkretów, co mam zrobić, na kiedy mam to zrobić i jak zmierzę, że ten cel został właśnie osiągnięty. Takim popularnym narzędziem do wyznaczania celów jest model SMART. Bardzo popularny, być może większość z Was się z nim spotkała. Dobrze go znać, dobrze o nim wiedzieć, bo tak jak mówię, pomaga nam w wyznaczaniu naszych zadań i celów, ale też pomaga nam w tym, że jak dostajemy cele od naszych szefów przełożonych, dobrze jest sprawdzić, czy ten cel jest tak zwany smartny, żebyśmy nie frustrowali się, żebyśmy nie mieli problemów z tym, że na przykład jest nam trudno go zrealizować, bo tak naprawdę na etapie już przekazywania czy formułowania, ustalania celu mógł być popełniony jakiś błąd. Na czym polega ta zasada SMART? Jest to akronim z języka angielskiego i jadąc po kolei, jaki powinien być cel? Cel powinien być, tak jak tutaj ta pierwsza nam litera mówi, specyficzny. Specyficzny, czyli konkretny, sformułowany jednoznacznie. Nie powinien powodować takiego czegoś, że zastanawiamy się, że ja nie wiem, co mam zrobić. To musi być konkret. Wiem, co mam zrobić. I tutaj, jak mówiliśmy sobie o tych przykładach źle sformułowanych celów, na przykład, że chcę schudnąć, no to tutaj konkretem będzie schudnę na przykład 5 kg. Co jeszcze jest ważne, idąc dalej, tą metodą SMART, mamy kolejną rzecz, czyli cel musi być mierzalny. Mierzalny, czyli po czym ja sprawdzę, po czym ja poznam, że cel został osiągnięty. Tak? Jeżeli ja wyznaczyłam sobie cel schudnę 5 kg w ciągu 6 miesięcy i to da mi tą możliwość, że na przykład założę swoje ulubione dżinsy, w które na ten moment niestety nie mieszczę się, no to tutaj idąc za tym przykładem możemy sobie sprawdzić. Mamy konkret, schudnę
5 kilo, mamy miernik. Po czym ja sprawdzę, że schudłam? No to mamy ten wskaźnik kilogramów, na przykład 5, tak? Albo można sobie wyznaczyć ten miernik w trakcie trwania tego celu, czyli tych 6 miesięcy, jakieś etapy, po których ja będę sprawdzała, czy jestem na dobrej drodze do osiągnięcia mojego celu. Czyli miernik jest bardzo ważny, muszę wiedzieć, czy ja ten cel osiągnęłam i na jakim etapie i po czym poznam, że ten cel został osiągnięty. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, żeby cel był dla mnie atrakcyjny. Czasami mówi się osiągalny. Jest to ważne, żeby mi się w ogóle chcieć do tego przystąpić, do realizacji tego zadania czy celu. No tutaj w naszym przykładzie tym, żeby schudnąć 5 kg, no jest to atrakcyjne, może być to dla mnie atrakcyjne na tyle, że tak bardzo mi zależy, żeby założyć te dżinsy, które są moimi ulubionymi i dobrze wyglądać na przykład. Tak? Albo atrakcyjność może być związana z tym, że będę dobrze się czuła, poprawię swoją aktywność fizyczną, kondycję fizyczną. To jest cel, który jest dla mnie ekscytujący, czyli to jest ten element, żeby był taki ekscytujący, żeby był zachowany ten czynnik motywacji, ten czynnik zaangażowania, żeby właśnie to realizować. Kolejną bardzo ważną rzeczą, idąc dalej modelem SMART, mamy element, żeby cel był realny czy realistyczny. Co to oznacza? Oznacza to, żeby przystępując do tego zadania, do tego celu, ja mam świadomość, że jestem w stanie to zrobić. Że jest to realne, tak? Wracając do naszego przykładu, 5 kg w ciągu 6 miesięcy. Najprawdopodobniej jest to realne, tak? Zrezygnuję ze słodyczy i powiedzmy sobie, będę częściej biegała czy chodziła na spacery. To jest to do zrobienia, jest to realne. Gdybym sobie wyznaczyła cel, 20 kg w krótkim czasie, no może być to nie do końca do zrealizowania. Dlaczego ten czynnik jest ważny? On ma też bardzo duży wpływ na tą naszą motywację, czy nam będzie w ogóle się chciało przystąpić do tego, do realizacji tego zadania. Bo jeżeli ja w starcie wiem, że to jest nierealne, że ja tego nie osiągnę, na przykład nie jestem w stanie zrezygnować ze słodyczy, no to ten cel nie jest dla mnie realny. I jakby już na dzień dobry skazany na porażkę, tak? Czyli bardzo ważna rzecz, żeby ten cel był realny do zrealizowania, do osiągnięcia przeze mnie. Ostatnią rzeczą, też bardzo ważną, jest określenie czasu. Czyli terminu, kiedy ja to zrealizuję. Czyli tutaj znowu w naszym przykładzie mamy, że schudnę te 5 kg w ciągu 6 miesięcy. Czyli mamy ten termin, mamy ten deadline 6 miesięcy. I to jest też konkret, bardzo ważny. Nie, że schudnę kiedyś tam, jak przyjdą lepsze czasy albo gorsze, ale mam konkretny termin i tego terminu się trzymam. Na tym polega ta metoda SMART, czyli podsumujmy. SMART, czyli cel powinien być specyficzny, nazwany konkretnie, mierzalny, czyli muszę określić miernik, po czym poznam, że cel został zrealizowany, atrakcyjny dla mnie, tak, żebym ja chciała go realizować, że tam na końcu, gdzie jest ta meta, czeka na mnie nagroda i że ja mam w głowie tą właśnie nagrodę i to zaangażowanie wtedy wzrasta. Realny, tak? Dzięki moim zasobom, które mam, jestem w stanie ten cel zrealizować. Jest on dla mnie realny. Te zasoby to mogą być, no tutaj w naszym przykładzie, to może być to, że mam, nie wiem, karnet na siłownię, albo mam pod domem park, gdzie mogę biegać, mam wolę do tego, ale też przekładając to na życie takie biznesowe, no to na przykład realny może być w kontekście
kontekście jakiegoś zadania, czy ty masz wiedzę do tego, żeby to zrealizować, tak? Czy masz narzędzia w postaci, nie wiem, komputera, telefonu, innych możliwości, żeby to, ten cel zrealizować. To jest ten element realności. I ostatni element, czyli czas, termin. Określamy termin, kiedy zrealizujemy to zadanie. Zachęcam Cię do tego, żebyś wzięła swoje jakieś zadanie, swój cel, z którym teraz pracujesz i sprawdziła, czy jest on smartny, tak? Czy on ma wszystkie te elementy, o których mówiliśmy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za realizację Waszych zadań i celów.